Dzisiaj Młodzież Wszechpolska i popiera to również Liga Polskich Rodzin chce zamanifestować, że Młodzież Polska, młodzież całej Polski, bo właśnie taką jest Młodzież Wszechpolska, sprzeciwia się tego typu demoralizacji. Jeżeli ktoś chce manifestować swoje dewiacje, jeżeli ktoś chce obrażać nasze społeczeństwo, nasze wartości, naszą tradycję, to na to zgody być nie może. Wszechpolska młodzież, młodzież wszechpolska, młodzież, młodzież wszechpolska, młodzież. Kiedy demonstruje taka organizacja jak Młodzież Wszechpolska, która jest fabryką faszyzmu w tym kraju, jest organizacją bardzo niebezpieczną, która próbuje budować swoją politykę na nienawiści, na wykorzystywaniu społecznie istniejących uprzedzeń do wtłaczania ich w szerszy obraz świata, właśnie opartego na tak naprawdę ideologii bardzo bliskiej faszyzmowi. Niby młodzież, a już łysa! Niby młodzież, a już łysa! Niby młodzież, a już łysa! No nie może zapachnąć antyfaszystów i bardzo dobrze, że jest ta pikieta i że po prostu zdzieramy z nich tę maskę tak zwanej normalności, bo oni nazwali swój wiec nienawiści paradą normalności. Tak naprawdę oni nie są normalni i naszym zadaniem jest to głośno mówić. Miasto wolne od faszystów! Miasto wolne od faszystów! Miasto wolne od faszystów! Miasto wolne od faszystów! Muszą zaprotestować przeciwko Młodzieży Wszechpolskiej, która to jest organizacją faszyzującą, powszechnie uważaną za faszyzującą, ksenofobiczną, szowinistyczną i jest to zagrożenie dla demokracji. Precz z faszyzmem! Precz z faszyzmem! Zapraszamy do nas. Mam nadzieję, że społeczeństwo przebudzi się jednak i jakoś aktywniej zacznie protestować przeciwko.